Witam wszystkich na warsztacie. Takie radyjko dzisiaj do rozebrania. CB Radio. Radmor. To na pewno starość, także nawet nie podłączam tego. Nie będę tego sprawdzał nawet, czy to działa. Także tylko rozbióreczka. Zobaczymy, co z niego można pozyskać. Pewnie jakaś płytka będzie. Ale może obudowa, pewnie tak mi się wydaje, że aluminiowa. Dobra, muszę sobie tu wziąć pojemniczek na śrubki i takie inne rzeczy, które będą wykręcone. Tu mamy chyba głośnik. Moment, bo tu tak kable jakoś. Może najpierw z boku rozbierzemy, odkręcimy. Płytka pewnie jakaś będzie i to pewnie będzie płytka brązowa, stara, zapewne. Jak go się tutaj rozbiera, tego nie wiem, ale chyba trzeba podważyć troszeczkę. O, właśnie. I mamy. Mamy głośniczek. Druga strona. Podważyć. I już mamy. I już mamy rozkręconą obudowę. Głośnik wykręcimy. Zobaczymy, czy to aluminium, bo jak stal, to nie będziemy głośnika wykręcać. Aluminium. Także już jest super. Bo jak aluminium, to już coś tam zyskamy z tego radyjka. Tak się zastanawiam, czy ktoś jeszcze CB radio używa. Tak jak dawno temu się używało w domu, mieli ludzie. Także nie wiem jeszcze, bo nie widziałem, nie słyszałem, żeby ktoś CB radia tak na co dzień używał. W samochodach tak, no jak najbardziej. Zwłaszcza ciężarowych. Bo wiadomo, mobilki i tak dalej. Teraz no to są tu też kawałek aluminium. Takie rzeczy jak janosiki i tak dalej, co informują, wiadomo o kim. Także raczej chyba mało kto teraz używa CB radia. No ale tak jak mówię, w ciężarowych autach to na 100% jeszcze używają. Małe śrubeczki całkiem. Dobra. Odkręcone. Niech lecą sobie tam do śrubek. A, tu pewnie trzeba będzie podważyć. Aha, tutaj odepniemy. Jest kosteczka. Pokrętełko trzeba pewnie podważyć, żeby uwolnić elektronikę. No kurczę, no. Chyba, że to jest przykręcane. Coś się kręci. No jest. O, tu jest kawałek mosiądzu. Jeszcze trzeba będzie to wydłubać. No i dobra. A, tu jest jeszcze jedna śrubka. Na środku. Nie zauważyłem, bo takie małe. I jeszcze tu mamy dwie od tej elektroniki. Także plastik to odłożymy na razie na bok. Śrubki tutaj. No i taka elektronika. To jako zielona pewnie płytka. O, tutaj złącze ładne, bo w środku widać złote wejścia. Także jakaś taka ładna płytka. No i co teraz dalej? Resztę wykręcimy.
śrubek wszystkich. No i tak, jeszcze coś trzyma, czy już nie. Tu jeszcze ta płytka. Od razu ją porozkręcamy, niech będzie już rozkręcona. Dobra. Gdzie tu jeszcze trzyma? Tu może odkręcimy tak samo. Ten panel z boku odejdzie, może będzie lepiej odchylić tą elektronikę. Tu już coś odchodzi, ale jeszcze gdzieś trzyma. Jeszcze gdzieś trzyma. Tylko nie widzę gdzie. Aha, tutaj są jakieś tranzystory, rezystory czy coś takiego. Tam jest jeszcze jeden. Dobra, odkręcił się. Tam jest jeszcze jeden. Tylko muszę wziąć sobie inną wkrętareczkę, bo tu już śrubki są na gwiazdkę, żeby odkręcić tą elektronikę. Wtedy będzie widać, o właśnie, a nie, ta już jest poluzowana. Jeszcze tutaj jedna, no kurczę. Takie niewidoczne te śrubki. No i co, powypinamy kostki. Może tutaj nie będziemy się bawić, tylko poobcinamy od razu. No to i tak pójdzie do paczki z elektroniką, a później będę myślał co dalej, czy to komuś wysłać, czy faktycznie zbierać i sprzedawać te płytki. Zawsze tam jakiś grosik wpadnie za to, nie? No i taka ładna płytka. Tu jeszcze kabelki. Także już mamy drugą płytkę. Tu już jest odkręcone, tylko tu jeszcze coś trzyma. Chyba trzeba odkręcić to złącze, bo śrubki tam trzymają. Kurczę, długie. One powinny być nosiąc pobielane, z tego co pamiętam. Przeważnie w takich wtykach są, ale czasami też się zdarzają stalowe. Zobaczymy. Zobaczymy później. No i tu jest aluminium kawałek i wtyk. Wtyk, jak widać, nie wiem, czy widzicie, czy nie widzicie, ale raczej pozłacane w środku. No i co dalej? Tu jeszcze musimy odkręcić. Jedna śrubeczka. Tu jest jeszcze jedna. Dobra. O! To jest chyba stalowe. Tak. To akurat już nie aluminium, stalowe. No i co dalej? Tu mamy jeszcze jedną śrubkę. No i mamy, no tu jakaś kostka ładna pozłacana, wtyk pozłacany. No i taka płytka z tego jest, też zielona.
Także lepiej warta w skupie. O, tu końcówki, proszę bardzo, jakie pozłacane, ładne. No i co tu mam jeszcze, tą elektronikę, jak ją tu wyciągnąć, czy ona się tu jeszcze trzyma? O, wyszła, już się nie trzymała. A, to są śrubki razem z tym. Nie wiem, czy to się odkręca, nie odkręca się, no to zostawimy tak. Te chyba zbierają osobno ludzie, z tego co widzę, że tam jakieś chyba złoto jest. Także odłożymy komuś, niech będzie, no i taka płytka. Tak samo zielona. A tu mamy, a jeszcze jedna w środku jest zielona płytka. Także dalej rozkręcanie. Śrubek, śrubeczek. Widać, że stary sprzęt, bo dużo śrubek. Teraz to jest jedna płytka i nic więcej. A tu kurczę, tyle płytek w takim urządzeniu. No i dobra, aluminium, aluminium. I jeszcze tutaj płytkę trzeba wykręcić całą. No bo inaczej nie wyjdzie, no wiadomo. Dobra, kabelek. Obetniemy. No i co tu mamy? Jak tą płytkę wyciągnąć? Czy jeszcze gdzieś coś jest? A tu jest jeszcze. Ominąłem jedną śrubkę. No kurczę. Schowała się. Schowała się. O, tu jest zlutowane. A jeszcze tutaj musimy obciąć przewód. Dobra. I mamy taką płytkę. No niech będzie. A to mamy resztę aluminium. To jeszcze wykręcę, bo to jest chyba mosiądz. A resztę zostanie całe aluminiowe. Razem z tymi diodami zostawię. Także odkręcę to jeszcze, ogarnę. Zobaczymy, ile tego aluminium wyszło. I ile tych płytek. Także taki urobek z tego CB radia. Tu mamy mosiądz pobiał i żółty. Daje to w całości, bo to jest mało co tego. Także 20... gram, niedużo. Tu mamy resztę śrubeczek i stal, podkładki i tak dalej. Taki kawałek stali i jeszcze dwa głośniczki. I to jest stal, złom. Także tyle mamy tego. Sobie wywalę od razu do wiadereczka, żeby już dwa razy nie przenosić. No i tak, aluminium mamy. Jeszcze aluminium wyzerowane. Wyzerowane. Aluminium jest 568 gram. No i płytki. Płytki zielone z tymi wszystkimi wtykami i tak dalej. I tego mamy, a tu jeszcze dwie kosteczki takie, jedna właśnie pozłacana. I to mamy razem 496 gram. Także prawie pół kilo płytek. Będzie do paczuszki na razie wrzucone. I jeszcze z tego tyle kabelków. Także kabelki też pójdą do paczki z kabelkami. Także taka dzisiejsza rozbióreczka CB Radia. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do widzenia i do następnego razu.